Proszę Państwa, prosimy o zajęcie miejsc. Będziemy kontynuować nasz panel dyskusyjny. Tematem kolejnej dyskusji będą wyzwania polskiej gospodarki w zakresie surowcowym. Rozmowę z naszymi gośćmi poprowadzi pan dr Krystian Wójcik z Państwowego Instytutu Geologicznego, który też krótko Państwu przedstawi panelistów. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, poszukujemy pana prezesa Piotra Litwy. Dobrze, dziękuję. Idzie, idzie. Idzie, już idzie prezes. Zapraszam. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Zapraszam na drugi panel dyskusyjny dzisiejszej konferencji, który będzie poświęcony wyzwaniom polskiej gospodarki w zakresie surowcowym. W pierwszej części tego panelu będziemy zastanawiać się i dyskutować o tym, jak zmieniało się wydobycie kopalin w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. To znaczy, co mamy, co możemy mieć, jakie są trendy. By wreszcie odpowiedzieć na pytania, jakie są główne bolączki tego sektora, czyli co tak naprawdę zagraża naszemu sektorowi poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania surowców mineralnych, jakie są jego mocne i słabe strony. Wreszcie postaramy przedyskutować także kwestie dotyczące wyzwań, jakie stoją przed polskim sektorem poszukiwawczym, przed polskim górnictwem i geologią w perspektywie najbliższych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat oraz odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom w dobie transformacji energetycznej, czy też przy zrównoważonym gospodarowaniu surowcami mineralnymi. Ja nazywam się Krystian Wójcik, jestem pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego i mam przyjemność gościć dla Państwa absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej, od maja 2024 roku członka zarządu Orlen, spółka akcyjna, osobę, która jest odpowiedzialna za sektor poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż węglowodorów, pan doktor inżynier Wiesław Prugar. Absolwent Politechniki Poznańskiej, współtwórca takich przedsiębiorstw jak Sunplast, czy Sunglass, czy grupy energetyczno-wiertniczej, w skład w której wchodzi G-Term Energy oraz US Drilling S.A., obecnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, pan Wiesław Podraza. Absolwent i wykładowca wielu kierunków Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej Uniwersytetu Śląskiego, rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, od 5 czerwca 2024 roku prezes Wyższego Urzędu Górniczego, pan doktor inżynier Piotr Litwa. Oraz absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor, współautor wielu opracowań, publikacji, ocen, ekspertyz z zakresu geologii górniczej, wieloletni pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego, a obecnie dyrektor Departamentu Geologii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Maciej Młynarczyk. Szanowni Państwo, ja zacznę może troszeczkę ogólnie, ale pierwsze pytanie jest nieco prowokujące, a mianowicie, czy Polska jest krajem zasobnym w surowce mineralne oraz czy potrafimy optymalnie z tych surowców korzystać? I to pytanie najpierw kieruję do Macieja Młynarczyka. Dziękuję za to pytanie. Czy Polska jest krajem zasobnym surowcowo? Myślę, że na tak postawione pytanie powinniśmy jednak odpowiedzieć, że tak, jesteśmy. Wiemy doskonale, że surowce i kopaliny to jest ta baza do wszelkich inwestycji geologiczno-górniczych, czyli
do tego, o czym tutaj dzisiaj tak bogato rozmawiamy. Państwowy Instytut Geologiczny od lat publikuje dane o zasobach złóż kopalin i to w wielu, wielu publikacjach. Wspomniany tu przez pana profesora Szamałka bilans zasobów złóż kopalin ma już ponad 70-letnią historię. Tutaj państwo mogą w tej publikacji znaleźć aktualne informacje o wszelkich udokumentowanych złożach kopalin w Polsce. Przywołana też wcześniej publikacja Bilans Perspektywiczny Zasobów Polski no jest kolejnym bardzo cennym źródłem informacji dla wszystkich potencjalnych inwestorów. Natomiast sięgając już do takich danych może liczbowych, mamy, analizując tą sytuację, prawie 15 tysięcy udokumentowanych złóż łącznie. Z tych 15 tysięcy niemal prawie ponad 14 tysięcy to są złoża surowców skalnych. Tutaj wspomniane przez pana, który zadawał pytanie. Więc większość tych udokumentowanych złóż to są złoża kopalin skalnych. Natomiast no, nie można oczywiście zapomnieć o złożach surowców energetycznych, bo to są złoża, których jest ponad 700 też udokumentowanych w Polsce. To są zarówno złoża węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego, ale też złoża ponad 250 złóż udokumentowanych węgli kamiennych. Mamy oczywiście dosyć bogatą bazę kopalin chemicznych, to jest około 50 udokumentowanych złóż. Tutaj mówię głównie o solach i o siarce, ale też generalnie mamy duży potencjał. No, oczywiście nie można też zapomnieć o metalach, bo to jest to, co wspominałem w swojej prezentacji. Poszukiwanie tej grupy kopalin akurat w ostatnim okresie się mocno nasiliło. Do tej grupy złóż udokumentowanych oczywiście należą złoża cynku i ołowiu przede wszystkim i złoża miedzi i srebra. Natomiast potencjał, który Polska ma, który jest publikowany też właśnie w tym wspomnianym przeze mnie opracowaniu, bilans perspektywiczny, jest duży. Oczywiście nie oznacza to, że mamy dostęp do wszystkich złóż, bo bardzo przeszkadza nam w udostępnieniu zarówno problematyka związana z postępowaniami środowiskowymi, ale również z planistyką. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary chronione. To jest coś, co no, blokuje wiele, wiele interesujących złóż. No i technicznie, mimo że oczywiście technika idzie do przodu i jest coraz lepsza, nie można jej porównać z tym, co było wiele lat temu, to do niektórych złóż no, niestety nie mamy już dostępu. Także odnosząc się do tego pytania, czy Polska jest bogata, to powiem, to, mamy bazę. A jak to zmieniało się na przestrzeni ostatnich 30 kilku lat? To znaczy byliśmy od okresu, od roku 1989. No. Podczas twojej prezentacji pokazywałeś kilka slajdów na temat ilości koncesji, zwłaszcza, które są odzwierciedleniem, prawda, nastrojów poszukiwawczych, wskazując rok 2016 czy pierwszą połowę poprzedniej dekady jako okres, kiedy tych koncesji w przypadku różnych kopalin mieliśmy najwięcej. Dlaczego? Koncesje to jest tylko jedno z zagadnień. Samo wydobycie w ciągu ostatnich 30 lat zmieniało się w różnych grupach kopalin no bardzo różnie. Tutaj pan doktor Mazurek pokazał przykład tych kopalin, których mamy najwięcej, czyli Kruszyw. Piasków i żwirów rzeczywiście mamy udokumentowanych ponad 11 tysięcy złóż. I to wydobycie mocno było związane z koniunkturą. Nie zawsze to oczywiście oznaczało, że ono było wydobyciem legalnym, bo mamy przykłady wielu eksploatacji, szczególnie tych kopalin, gdzie no, odkrywaliśmy, że złoże zostało wyeksploatowane w sposób nielegalny. Natomiast mogę podać przykład na przykład złóż surowców kopalin energetycznych, zarówno ropy i gazu, jak i złóż węgla kamiennego.
To wydobycie generalnie ma trend malejący. W wielu przypadkach kończy się, zresztą tak jak na cynku i łowiu, wręcz zaniechaniem wydobycia. Natomiast w przypadku surowców energetycznych ono też sukcesywnie i to w diametralny sposób malało. Wiele było przyczyn oczywiście tego stanu rzeczy, zarówno zmiany przepisów. Pamiętajmy, że to wydobycie też opierało się o różne kryteria bilansowości, przemysłowości, były cykle koniunkturalne, ale generalnie trend był w większości przypadków kopalin malejący. Pamiętajmy też, że 20 lat temu weszliśmy do Unii Europejskiej. No, o tym też nie możemy zapomnieć. To nałożyło na nas dodatkowe przepisy, dodatkowe wymogi. Przywołane tutaj wcześniej przykłady postępowań koncesyjnych dotyczących miedzi, ale nie tylko, bo mogę podać przykłady postępowań środowiskowych, które prowadziły ówczesne organy ochrony środowiska, czyli wójtowie, prezydenci, burmistrzowie. Wtedy możliwe było uzyskanie decyzji środowiskowej w ciągu kilku miesięcy. No jeśli dzisiaj z kimkolwiek rozmawiam, kto tak naprawdę realnie pracuje w tym sektorze i mówię mu, że w ciągu kilku miesięcy może dostać decyzję środowiskową, to patrzy na mnie z lekkim zdziwieniem. Nie jest to możliwe. Proces uzyskiwania decyzji środowiskowej dla dużego zakładu górniczego to jest kilka lat. Praktycznie zawsze kończy się zaskarżeniem takiej decyzji w pierwszej instancji. Potem mamy drugą instancję, która trwa pół roku, rok. I suma summarum to jest kilka lat. Kilka lat do tego momentu, żeby złożyć dopiero wniosek o koncesję na wydobywanie. I to jest bardzo, bardzo duży problem, który też w istotnym stopniu wpływa na pozyskanie takiej koncesji, na udzielanie jej przez ministra. My możemy tutaj mówić o klimacie inwestycyjnym, możemy budować dobrą platformę z inwestorami, ale ten inwestor musi do tego wniosku koncesyjnego na wydobywanie dojść. A on dochodzi naprawdę kilka. Czym kopalina jest poważniejsza, czym eksploatacja jest trudniejsza, tym proces uzyskania koncesji, a wcześniej decyzji środowiskowej, jest bardziej skomplikowany. To jest ogromna bariera i ogromne wyzwanie na przyszłość. Rozumiem, a co jeśli chodzi o kopaliny bardziej pospolite? Na przykład kopaliny, które wykorzystujemy na co dzień, piaski, żwiry, prawda, kopaliny skalne. Mamy boom deweloperski w Polsce, buduje się coraz więcej. Jaki jest trend w przypadku takich kopalin? No tutaj na pewno cykl koniunkturalny jest istotny. Kwestie zupełnie inne, kwestie własnościowe, kwestie wykupu działek, to jest też bariera w przypadku tych kopalin nie wydobywanych metodą podziemną. Ceny działek dochodzą do naprawdę horrendalnych kwot i wielokrotnie jest to bardzo istotna bariera, taka jakby decydująca. A czy plany ministerstwa, które koncentrują się na przerzuceniu tych koncesji starościańskich w kierunku koncesji udzielanych przez marszałka województwa, czy to nie zahamuje tych poszukiwań, czy wydobywania tej eksploatacji? Czy to nie wpłynie na rynek? Czy to uzyskanie takiej koncesji nie będzie trudniejsze? Znaczy, trudno dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym nie chciał też wychodzić przed szereg, bo pan minister powiedział o pewnych propozycjach, pewnych pomysłach, które wpłynęły dopiero do nas. Natomiast proszę mieć na względzie, że wiele z tych pomysłów wzajemnie się wyklucza. Dopiero analiza tych wszystkich przepisów pozwoli nam podjąć ostateczną decyzję, czy taki pomysł, o którym tutaj pan minister wspomniał, no, będzie realny, będzie możliwy do zastosowania. Nie chciałbym jeszcze tej kwestii przesądzać. Dzisiaj mamy trzy organy koncesyjne i na razie jakby w tym reżimie prawnym działamy. Czy te koncesje starościańskie trafią pod, że tak powiem, skrzydła marszałka, to jeszcze zobaczymy, a sam proces oceny jakby takiego rozwiązania to jest zwykle kilka lat. Analizujemy, czy takie rozwiązanie się sprawdziło, czy nie sprawdziło, więc myślę, że na tą ocenę jest dzisiaj jeszcze za wcześnie. Dziękuję. Jaka jest kondycja sektora poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego? Pan doktor inżynier Wiesław Prugar. Dzień dobry Państwu.
Zanim odpowiem na to pytanie, to chciałem serdecznie również podziękować za zaproszenie na konferencję panu dyrektorowi Szamałkowi, jak i panu ministrowi. Brakuje nam takich miejsc, w których możemy o tym dyskutować. Pozwolę sobie później jeszcze na dygresję co do samego klimatu i tego, jak ja jako realizator przepisów prawa widzę to i z czym się borykam. Odpowiadając na pytanie, uważam, że tak, że patrząc na z perspektywy obszaru naszego kraju, to zarówno pod względem zasobowym Polska jest bogatym krajem, jeżeli chodzi o węglowodory. Sam fakt, że dzisiaj mamy wydobywalnych zasobów około 150 miliardów geologicznych, 1,5 biliona, można powiedzieć tak, nie wchodząc w szczegóły, czyli 10% mamy wydobywalnych, to mamy, można powiedzieć, spory potencjał. Oczywiście kwestia ekonomiki wydobycia, możliwości zagospodarowania tych wszystkich uwarunkowań, to jest druga sprawa. Jeszcze powinienem może też powiedzieć, jako może nie pełny geolog, bo taki jestem trochę spóźniony geolog, bo ja bardzo późno w tą część dziedziny nauki wszedłem, późno wiekiem, to mogę powiedzieć też, że no Polska ma 314, ale te węglowodory to jeszcze trzeba by tam kawałek tej Polski odciąć, bo tam powiedzmy 2/3 to faktycznie są miejsca, w których mamy duży potencjał i eksploatujemy to już ponad 170 lat, to też trzeba wziąć pod uwagę. Dzisiaj wydobywamy w Polsce 3,6, 3,7, zależy jak to przeliczamy, współczynnikiem kaloryczności, więc to jest prawie 42% naszego ogólnego wydobycia. W sumie Orlen wydobywa w Polsce i na świecie 7,1 miliarda. Będziemy to wydobycie zwiększać. W Polsce z pewnością mamy realne ograniczenia, jeżeli chodzi o odkrywanie złóż o dużym znaczeniu ekonomicznym. Geologiczne ograniczenia, mogę powiedzieć. Ale też analizujemy pewne prospekty, które szczególnie na głębokim sprągowcu mogą przynieść rezultaty. Są to projekty ryzykowne, trudne nawet do udźwignięcia przez taką dużą firmę, jaką jest Orlen. Niemniej jednak będziemy pewnie podejmować takie wyzwania w przyszłości. Więc pod tym względem, krótko mówiąc, nie widzę, może inaczej, tak, Polska jest krajem, który jest zasobny w węglowodory na skalę, jaką umożliwia nam nasze terytorium. W porządku, ale na przestrzeni ostatnich snów odwołam się do roku 1989, zwłaszcza na przełomie lat 90. i 2000. No mieliśmy skokowe wzrosty produkcji niektórych surowców, jak ropa naftowa. Z czego to wynika? No tak, to akurat był ten moment, bo ja w 99. roku zacząłem pracę w PGNiG i faktycznie wtedy odkryliśmy od tego momentu parę istotnych złóż ropy naftowej, szczególnie jak Dębno, czy później kolejne. I to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to nie są, zresztą jak pewnie w każdej dziedzinie poszukiwawczej, jeżeli chodzi o rozpoznanie zasobów, to są lata pracy i wykorzystania przede wszystkim intelektu geologów, inżynierów, którzy typują prospekty do dalszego rozpoznania i akurat wówczas się nam tak szczęśliwie złożyło, że w pewnym momencie mieliśmy kumulację tychże. Trzeba też podkreślić, że technologie, które zaczęliśmy używać w Polsce wówczas, kiedy tak naprawdę poprzednia epoka, gdzie wykorzystywaliśmy w większości urządzenia produkcji radzieckiej czy rumuńskiej, czy tego typu technologie, które dla nas były tylko dostępne. Nie mieliśmy takiej możliwości obrazowania czy rozpoznawania tym naszym górnictwem otworowym tych złóż. W momencie, kiedy dostaliśmy dostęp do technologii tak naprawdę zachodniej, anglosaskiej, amerykańskiej przede wszystkim, zarówno w sferze sejsmiki,
interpretacji tych badań, czy również i w sferze samego wiercenia, nowe urządzenia. To był taki duży program z Banku Światowego. To wszystko się razem zbiegło, czyli były pomysły, były prospekty, była technologia, która umożliwiła nam to, że odkryliśmy te złoża. Rozumiem, ale ja znów może trochę przewrotnie zapytam, czy w Polsce jest w ogóle potrzeba poszukiwania czy dokumentowania nowych złóż węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego w kontekście takim, że no w Unii Europejskiej odchodzi się od paliw kopalnych, zwłaszcza tych eksploatowanych na lądzie? No tak, dobre pytanie. Dużo się na ten temat już dzisiaj na tej konferencji wypowiedzieliśmy. Ja osobiście jako Wiesław Prugar uważam, że jeszcze długi czas cywilizacja człowieka będzie potrzebowała węglowodorów, chociażby do tego, żeby tę cywilizację wyżywić. Nie ma możliwości uprawy roślin póki co, bez amoniaku i nie ma amoniaku bez węglowodorów. I jest jeszcze parę innych dziedzin w życiu, tak jak chociażby stal i parę innych historii, o których tutaj żeśmy mówili, więc uważam, że węglowodory, no chemia, petrochemia, mówimy o tych iPhone'ach i tak dalej. Samochód elektryczny to jest prawie 225 ton kopalin, które trzeba zużyć do tego, żeby go wyprodukować. No nie ma zderzaka bez petrochemii. No można tak na okrągło, prawda? Natomiast na pewno możemy próbować ograniczać emisję CO2 generowaną przez węglowodory, przez gaz ziemny szczególnie, w energetyce w przyszłości, szczególnie w tej energetyce indywidualnej czy małoskalowej, prawda? Bo to też jest duże pytanie do administracji rządowej, czy my damy radę udźwignąć ten przeskok z generacji w oparciu o węgiel do generacji w oparciu o atom czy źródła odnawialne w krótkim czasie, który Unia na nas nakłada. To jest duże pytanie. Cele są słuszne, uważam, natomiast pytanie, jak do tych celów dojść, to jest druga kwestia. I wówczas musimy sobie też odpowiedzieć, czy już jest za późno na to, żeby gaz był tym paliwem, który jeszcze możemy w energetyce zawodowej wykorzystać, czy już jest trochę za późno ze względu na to, że te inwestycje wymagają dłuższych horyzontów czasowych, jeżeli chodzi o zwroty. To jest dłuższa dyskusja. Osobiście wydaje mi się, że częściowo tak, że pewnie gaz wypełni tą lukę, zanim nie przeskoczymy do kolejnej epoki atomu czy szerszego rozwinięcia energetyki odnawialnej. W takim razie, czy w zakresie węglowodorów, poszukiwania ropy naftowej, gazu ziemnego w Polsce czeka nas jeszcze zryw podobny do tego, jaki mieliśmy chociażby kilkanaście lat temu w przypadku boomu łupkowego? No ja mam nadzieję, że ta konferencja trochę rozpoczyna ten proces. Ja uważam, że otwarcie naszego kraju dla inwestorów w różnej kategorii, od tych właśnie małych przez średnich, jeżeli chodzi o poszukiwania czy dalej wydobycie węglowodorów, to jest bardzo słuszny kierunek. Kibicuję bardzo mocno panu ministrowi i sam deklaruję, że ze swojej strony i organizacje będziemy się wzajemnie wspierać, żeby to prawo geologiczne usprawniać. W tej kwestii jedna taka moja sugestia, może uwaga, jeżeli mogę, również z punktu widzenia człowieka, który realizuje te inwestycje przez długi czas. Bardzo istotnym elementem jest ten element, o którym pan minister powiedział, a mianowicie zmiana podejścia lub równoległe podejście do klasyfikacji naszych zasobów, dlatego że nasz anglosaski świat, tam gdzie są pieniądze, szczególnie bankierzy, nie rozumieją, o czym my mówimy, jak mówimy do nich. Nasz produkt jest niebankowalny generalnie, jeżeli chodzi o zasoby. Z tego punktu widzenia, jeżeli mówimy o poważnym bankowaniu tego produktu, tak żeby ktoś mógł zrozumieć, co to są zasoby w Polsce, to musimy przejść na anglosaską nomenklaturę, przynajmniej mieć odpowiednie standardy, to jest do zrobienia, które otworzą oczy tym, którzy te pieniądze mają, żeby mogli nas finansować. Bez tego się, myślę, nie da. Zresztą ci mali, którym nawet udostępnimy możliwość wejścia formalno-prawnego na rynek, i tak muszą sięgnąć po ten kapitał, który jest kapitałem większego ryzyka, i ci ludzie, którzy tym kapitałem dysponują, muszą ten
świat rozumieć tak samo, jak jest rozumiany na Zachodzie, prawda? Ja nie mam problemu z uzyskaniem w Kanadzie Reserve Bank Loans, czyli RBL jest dla mnie rzeczą normalną. Ile mam zasobów? Mam swojego audytora, który mnie pilnuje cały rok. Nie mam tam problemu ze zdobyciem 300 czy 500 milionów na swoją działalność i to jest normalne, prawda? Ja się nie muszę z tego tłumaczyć, wszyscy wiedzą, jak w tym systemie działają. No w Polsce tak nie ma. W Polsce banki raczej uwielbiają dawać na to, co widzą, czyli na powierzchniową infrastrukturę, a te wszystkie kwestie, które dotyczą subsurface, to jest jakby inne story, prawda? Więc to tak to wygląda. To tak ad vocem, myślę, że będziemy mogli o tym jeszcze chwilę podyskutować, bo mamy na to czas. Dziękuję. A teraz chciałbym zapytać, a właściwie zwrócić uwagę. Proszę Państwa, zgodnie z bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce, stan 31 grudnia 2023 roku, w Polsce mamy 324 złoża gazu ziemnego i 88 złóż ropy naftowej. Ponad 1/3 z nich w jednym i drugim przypadku pozostaje niezagospodarowana lub są to złoża, w której eksploatacji zaniechano. Czy są jakieś możliwości lepszego wykorzystania tych złóż? Może nowych technologii, które umożliwiłyby lepsze zczerpywanie złóż eksploatowanych, czy też zagospodarowanie ponowne złóż zaniechanych, porzuconych lub które nigdy nie były przedmiotem eksploatacji? To pytanie kieruję do specjalisty z zakresu eksploatacji wykonywania otworów wiertniczych, pana Wiesława Podrasy. Otóż, proszę Państwa, najpierw chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować panu profesorowi, dyrektorowi Szamałkowi za zaproszenie. Dziękuję, że mogę występować w gronie tak znakomitych osobowości. Otóż, proszę Państwa, ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, od razu mówię. Otóż jestem prowadzę działalność gospodarczą od ponad 40 lat. I przez do tej pory jeszcze produkujemy wyposażenie łazienek jako takie, czyli firma Sunplast. Ale pomyślałem sobie, że na bazie tego boomu gazu łupkowego w Polsce, że niekoniecznie całe życie trzeba robić wanny i kabiny prysznicowe. Są też jeszcze inne wyzwania. A ponieważ interesuję się hobbystycznie różnymi tematami, w tym bankowością, finansami i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że ten boom, który się rozpoczyna w Polsce, jeśli chodzi o poszukiwanie gazu łupkowego, może być bardzo ciekawym wyzwaniem. I patrząc historycznie wstecz, na gorączce złota najwięcej zarobili producenci łopat i kilofów. Więc chciałem kupić, szukałem firmy wiertniczej. Ale okazało się, że nie ma w Polsce firm wiertniczych do kupienia. Więc przy okazji tych poszukiwań kupiłem geotermię w upadłości. Geotermię w Stargardzie Szczecińskim w upadłości. A później okazało się, że jednak firmy wiertnicze jest jedna prywatna firma wiertnicza, Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie, które miało tam zrobić czyszczenia tych otworów i tak dalej. No i oni byli też na skraju bankructwa, więc jakby kupiłem tą firmę wiertniczą i stąd się zaczęła moja przygoda. Później jeszcze kupiłem dwie inne firmy wiertnicze, ale to już jakby jest opowiadanie na inne, przy innej okazji. Natomiast proszę Państwa, tutaj pan doktor Prugar opowiadał o gazie, ile tego gazu wydobywamy. Otóż już paręnaście lat temu wydobywaliśmy, czy parę lat temu nawet wydobywaliśmy ponad 1 miliard metrów sześciennych więcej, około 4,6-4,7 miliarda. Zużywamy w Polsce około 18 miliardów, o ile nie mylę, metrów sześciennych gazu, więc nasze zasoby już wydobywaliśmy około 25% naszego zużycia. Jednakowoż jakby zaniechano rzeczy podstawowej w poszukiwaniu różnych surowców, w tym ropy i gazu, to jest poszukiwań. Poszukiwań i intensyfikacji wydobycia, dlatego że jest mnóstwo otworów w Polsce, które można, że tak powiem, reaktywować, reanimować i
lepiej lub gorzej udokumentowane, to co pan doktor powiedział, te złoża są. Można oczywiście, bo tego oczywiście jest to ekonomia, ale wydaje się, że za mało w Polsce się wierci. Mam firmę wiertniczą, więc uważam, że zdecydowanie za mało się wierci, ale też w Polsce jest duża firma wiertnicza Exalo, która jest kilka razy większa i ona też nie wierci, tak? Ona też nie wierci. Na przykładu w Stanach Zjednoczonych zaczęto poszukiwać łupków mniej więcej w latach 70., może trochę wcześniej, w latach 70. Szukano, poszukiwano różnych metod i tak dalej. Natomiast, żeby ten boom łupkowy się w Stanach Zjednoczonych wytworzył, to w latach 90, 2005, 2007 odwiercono ponad 100 tysięcy otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego, czyli wiercono 10 tysięcy otworów rocznie. Albowiem jest powiedziane już w piśmie, szukajcie, a znajdziecie. Jak się nie szuka, to się nie znajdzie. W związku z tym trzeba wiercić, wiercić i jeszcze raz wiercić. To jest istota sprawy. No, nie byłoby tego, Stany Zjednoczone nie stałyby się największym producentem ropy, przede wszystkim gazu ziemnego, gdyby nie wiercili, nie szukali i nie wiercili. Tak jak mówiono, tutaj już pan profesor mówił o niewyczerpalności złóż, więc oczywiście w bardzo długiej perspektywie one są niewyczerpalne, ale też jak pomyślimy sobie, że świat zamierza odejść od paliw kopalnych, do których w pewien sposób słusznie i niesłusznie zalicza gaz, no to wydaje się, że teraz jest ten okres, kiedy my możemy wydobywać ten gaz, intensyfikować, wydobywać, żeby zmniejszyć import, żeby uniezależnić się od takich krajów bandyckich, jakim jest tutaj nasz wschodni sąsiad, Rosja, od krajów rewolucyjnych, Ameryka Południowa, Wenezuela i tak dalej, no i trochę pasożytniczych, jak jest Bliski Wschód. Teraz to jest czas, kiedy możemy wydobywać, jak pan doktor powiedział, mamy duże zasoby, więc my w ciągu najbliższych 20-30 lat, kiedy jest perspektywa, będzie perspektywa, że będziemy odchodzić jednak, zmniejszali na przede wszystkim w ogrzewaniu, w jakichś innych, w innych dziedzinach, gdzie da się od tego gazu odejść, bo nie wszędzie się da, podzielam jego zdanie, to teraz jest pora na intensyfikację. Kiedy? Kiedy odejdziemy od gazu i te zasoby zostaną w ziemi albo nie będą nam potrzebne? Teraz. Dlatego, że produkcja w Polsce to jest mniej więcej, koszty produkcji to jest mniej więcej, panie doktorze, to jest mniej więcej około $100, $150 za 1000 metrów sześciennych koszty produkcji. Nawet mniej. Nawet mniej. A to jest, kosztuje w tej chwili, już jest dość tanio, około $400 za 1000 metrów sześciennych. Więc teraz wydobywajmy, wierćmy, wydobywajmy, intensyfikujmy i tak dalej. Przy okazji, jeszcze króciutko o gazie. Jestem posiadaczem dwóch koncesji na poszukiwania gazu. Ten proces trwał około roku. Ostatecznie na jednej koncesji zrobiliśmy badania 3D, badania sejsmiczne 3D i wydaje się, że te wyniki są obiecujące, że mogą być tam pokłady gazu. Może nie takie duże, jak tutaj pan doktor oczekuje w różnych miejscach, ale mam nadzieję, że tam będą pokłady gazu. Składaliśmy wniosek o 3, ale PGNiG nam po prostu zabrał tą trzecią koncesję, nie wyrazili zgody, zabrał nam na trzecią koncesję. Ale na temat gazu i tak dalej, to pan doktor jest tutaj znakomitym specjalistą i więcej może powiedzieć. Ja natomiast, proszę państwa, korzystając z okazji, chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, której o kopalinie, jeśli tak można nazwać wodę termalną, która jest niedocenionym źródłem energii w Polsce, w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Otóż Polska mniej więcej praktycznie na całym terytorium, ale mniej więcej na około 45-50% terytorium, to jest w pasie Szczecin, Stargard, Mogilno, koło Częstochowy do Zakopane, w kierunku na Zakopane. To jest w tym pasie ma temperatury między 60 a 95 stopni. Na przykład w Koninie
jest temperatura geotermii 95 stopni. Tak jak wspomniałem, jestem posiadaczem, jedynym prywatnym posiadaczem geotermii, która zaopatruje system ciepłowniczy miejski. To mamy w Stargardzie 90 stopni. Wytwarzamy, to jest źródło ciepła dla połowy systemu ciepłowniczego. Wydobycie przez wymienniki zatłoczenie z powrotem do ziemi, bo to jest w większości tego obszaru Polski jest woda zmineralizowana, czyli ona trzeba ją zatłoczyć, bo nie można jej zrzucać do rzek, ale trzeba zatłoczyć też z innego powodu, żeby utrzymać równowagę złoża. Rozumiem, że firma US Drilling będzie... Jeśli mogę jeszcze parę zdań już tego zakończyć. Nawiążę do pana wypowiedzi, to rozumiem, że US Drilling, kiedy zakończy się eksploracja ropy naftowej i gazu ziemnego, będzie wiercić otwory geotermalne. Wiercimy przede wszystkim otwory geotermalne, wiercimy też dla magazynów ropy i gazu w Polsce, w Austrii i w południowych Niemczech. Ale wróćmy do geotermii. Otóż geotermia w tych pokładach, które są udokumentowane, informacje są w Państwowym Instytucie Geologicznym, w AGH, są w Polskiej Akademii Nauk, oddział krakowski, pani profesor Beata Kępińska, prezes Polskiego Związku Geotermicznego i tak dalej. Jest pełna wiedza na ten temat, jest. Był jeden program na wiercenie otworów tak zwanych poszukiwawczych. Teraz jest drugi program z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale do czego zmierzam? To ciepło to jest wielki skarb polskiej ziemi. Można zdekarbonizować. Proszę Państwa, w Polsce jest ze względu na to, ze względu na zniszczenia po II wojnie światowej, jest bardzo silnie rozbudowany system tak zwanych bloków, osiedli mieszkaniowych, gdzie były bloki mieszkalne i w związku z tym, żeby to ogrzać, powstawały systemy ciepłownicze, które były zasilane przez ciepłownie lub elektrociepłownie opalane węglem. Mniej więcej połowa, 40-45% mieszkańców naszego kraju jest ogrzewanych przez systemy ciepłownicze opalane węglem kamiennym. W Polsce jest 385 koncesjonowanych wytwórców ciepła. Ceny ciepła są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Te ceny ciepła, jak i energii, jak Państwo wiecie, są regulowane. I teraz na tych 385 jest tylko 8 geotermii. Największą geotermią w kraju powstałą w 1995 roku, dzięki pracy profesorom z AGH, jest geotermia podhalańska. Ona produkuje w tej chwili około 650 tysięcy gigajouli ciepła rocznie. W Stargardzie produkujemy około 350 tysięcy, czyli jesteśmy drugą co do wielkością, a poza nami są geotermie, które produkują znacznie mniejsze ilości ciepła. I przykład, tak jak rozwija się ta geotermia, która była w 2011 roku w upadłości, no, przyczyny tutaj to akurat przy innej okazji. To proszę Państwa, ta geotermia w ciągu, dlatego że podchodziłem do tego hobbystycznie, bo tam trudno było zarobić pieniądze. Ona teraz zaopatruje połowę miasta i jest szansa na rozbudowę, połowę w ciepło, to jest szansa na rozbudowę, żeby Stargard był pierwszym miastem w Polsce, który będzie miał całkowicie OZE. Czyli całe ciepło, jedynym źródłem ciepła będzie geotermia, czyli gorąca woda termalna z ziemi przez system wymienników, a jako pompy, jako szczytowe ogrzewanie, bo czasem jest krótkie okresy, kiedy są niskie temperatury, jako szczytowe ogrzewanie będą pompy ciepła napędzane elektrycznie. To byłby, powiem tak, bardzo duża sprawa, żeby dokończyć i pokazać, że takie są możliwości. I w Polsce można wybudować około 200 geotermii, a 200 geotermii w dużym skrócie to jest około 5 milionów ton węgla, których nie trzeba wykopać, męczyć się z górnikami, kopać, przewozić, pylić i tak dalej. Kilkadziesiąt tysięcy ton co roku
pyłów, tlenków azotu, tlenków siarki i tak dalej. Państwowy Instytut Geologiczny od lat rozwija projekty geotermalne i wskazuje obszary perspektywiczne do rozwoju tego typu inwestycji w Polsce. Ja teraz pozwolę sobie zrobić pewien numer, a mianowicie spojrzeć na swój telefon komórkowy, stary co prawda, ale w ładnym kolorze, i odwołać się do wypowiedzi pana profesora Krzysztofa Szamałka, naszego dyrektora, który wspomniał o wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej, gdzie no można powiedzieć tak, patrząc na swój telefon, rzeczywiście widzę dziurę w ziemi, ale widzę dziurę w ziemi w Chinach. I z punktu widzenia wielu mieszkańców naszego kraju wolałbym, żeby tam pozostała i niekoniecznie była tu dziura ziemi w Polsce. W takim razie pytam pana doktora inżyniera Piotra Litwę, czy jako z punktu widzenia organów państwa jesteśmy w stanie sobie poradzić z wyzwaniami, ze szkodami górniczymi wykonywanymi podczas eksploatacji, czy to prowadzonej metodą odkrywkową, podziemną czy otworową? Dzień dobry państwu. Ja również chciałem się dołączyć do swoich przedmówców i podziękować panu profesorowi, dyrektorowi Szamałkowi za zaproszenie na dzisiejszą konferencję i za to, że mogę uczestniczyć w panelu dyskusyjnym. Tutaj tyle kwestii zostało już poruszonych, że ja może swoją wypowiedź rozpocznę od tego, że jako inżynier górnik, jeśli mówimy o klimacie inwestycyjnym dla sektora mineralnego, czyli wydobywczego, to jest miód na moje serce. Czy tu padło pytanie z odpowiedzią, no, twierdzącą, pytanie miało charakter retoryczny, czy Polska jest bogata w zasoby? Jest bogata. Ja szedłem na studia o kierunku górnictwo i geologia po to, żeby pracować w tym zawodzie, a na tych studiach dowiedziałem się właśnie, jak bardzo bogata Polska nasza jest w różne surowce, również te określane mianem krytycznych. Już wówczas się mówiło o potężnych złożach, nie tylko w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale również w innym miejscu Polski. I przez szereg lat pracy, działalności swojej jako górnik również muszę się odnieść do pewnych kwestii jako urzędnik, ponieważ po raz drugi pełnię funkcję prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i porównuję okres ten dzisiejszy z tym, co miało miejsce w latach 2008-2014, czyli dekadę temu, ponad dekadę temu, kiedy tą funkcję również pełniłem i wtedy to zresztą wynikało z wykresów, które tutaj były przez państwa prelegentów przedstawiane. Wtedy mieliśmy do czynienia z jakimś jednak pobudzeniem gospodarki narodowej. Mieliśmy boom na kruszywa naturalne, piaski, żwiry, budowały się autostrady, mieliśmy boom na poszukiwania gazu łupkowego i w miarę stabilne wydobycie węgla kamiennego i węgla brunatnego mniej więcej na tym samym poziomie. Dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym miejscu, ale odnosząc się do wypowiedzi swoich poprzedników, to powiem tak, że jeśli chodzi o gaz ziemny, czyli ten błękitny nośnik energii, to ja nie mam wątpliwości, zresztą to jest zapisane również gdzieś tam w programach, że ten gaz nie zostanie przez najbliższe lata zastąpiony innym nośnikiem energetycznym. Węgiel kamienny, tak, z uwagi bardziej na uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne i zczerpanie zasobów. Węgiel brunatny bardziej z uwagi na szybkie zczerpywanie zasobów i brak zgody społeczności lokalnych na to, żeby budować kolejną kopalnię i rozwijać ten rodzaj działalności górniczej. Natomiast gaz moim zdaniem ma się dobrze i będzie miał się dobrze jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
pamiętam, jak dekadę temu żeśmy z panem prezesem uczestniczyli w podobnych panelach dyskusyjnych, gdzie była mowa na temat właśnie gazu łupkowego i efektów związanych z jego poszukiwaniem. Wtedy zużycie tego gazu było o kilka miliardów metrów sześciennych mniejsze niż dzisiaj, więc tendencja jest jak gdyby tutaj oczywista. Jest kwestia tylko i wyłącznie tego, o czym mówił mój przedmówca, czyli poszukiwania i jeszcze raz poszukiwania, żeby cokolwiek z tego było. Jaka jest rola państwa w tym wszystkim? Może nie do końca moją rolą jest mówić o tym, ponieważ ja jestem organem takim stricte kontrolnym, tak? Ale miałem okazję uczestniczyć w takiej konferencji, mniej więcej to był 2012 rok, z przedstawicielami Departamentu Geologii i Koncesji wówczas Ministerstwa Środowiska. Byliśmy na konferencji na zaproszenie strony amerykańskiej w Waszyngtonie i chciałem zwrócić uwagę na to, że organizatorem tej konferencji, która była dedykowana dla przedstawicieli całego świata, administracji geologicznej i górniczej z całego świata, był nikt inny, tylko rząd amerykański, Departament Stanu. Oni wiedli prym w tym, żeby przekonywać cały świat do technologii amerykańskich, które zostały wypracowane przez firmy prywatne amerykańskie. I nikt z tego nie robił żadnego halo, och i nie wiadomo co, jakiej afery, tylko po prostu to była normalna promocja w celu właśnie upowszechnienia technologii związanej z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego. Dlaczego u nas się to nie udało? Obserwowaliśmy, pan prezes pewnie może więcej na ten temat powiedzieć, no to są inne warunki geologiczne aniżeli w Stanach, tak, i jeszcze tą technologię trzeba byłoby po prostu dopracować, żeby były jakieś efekty. I to się dzieje w świecie. Jeśli mówimy o technologiach i jeśli mówimy o górnictwie każdego rodzaju, czyli podziemnego, podziemnym, odkrywkowym i otworowym, to ono będzie akceptowalne dla społeczeństwa, jeśli my przekonamy to społeczeństwo lokalne, samorządy, że to górnictwo oprócz tego, że może przynieść konkretne korzyści w postaci miejsc pracy i tak dalej, to nie zniszczy nam przyrody, środowiska i tak dalej. A żeby nam nie zniszczyło, to musimy wdrażać te coraz bardziej nowoczesne technologie. Musimy myśleć o kilku takich kwestiach już dzisiaj, żeby za kilkanaście lat nie obudzić się z ręką nie powiem gdzie, w kwestii właśnie potencjalnych szkód pochodzenia górniczego. Najlepszym przykładem tutaj takiej działalności górniczej jest na przykład kopalnia soli Kłodawa, która przez kilkadziesiąt lat swojej bytności spowodowała wytworzenie pustek w górotworze o wielkości i uwaga, niewyobrażalnej, ponad 21 milionów metrów sześciennych. I ta cała pustka o tej objętości, ona się znajduje w górotworze. W jakiś sposób trzeba będzie tą kopalnię może nie zlikwidować, ale zacząć zabezpieczać. Już dzisiaj trzeba myśleć o tym, w jaki sposób ją zabezpieczyć z geomechanicznego punktu widzenia, żeby nie doszło do jakiejś tragedii na powierzchni, takiej, jaką obserwowaliśmy w latach 70. na przykład przy eksploatacji kopalni wapno w Wielkopolsce, również kopalni soli. I do tego są również potrzebne nowe technologie. Mam na myśli tutaj to, że kopalnia soli Kłodawa, zarząd tej kopalni już dzisiaj myśli o tym, żeby takie technologie wprowadzać, ale tu znowu napotyka na szereg barier natury formalno-prawnej, bo okazuje się, że składniki, które chcieliby użyć do
podsadzania tych wyrobisk, żeby to miało sens, ręce i nogi, no to w zasadzie nasze regulacje prawne do końca nie rozpracowują tego w taki jasny, oczywisty, zero-jedynkowy sposób. I nie wiadomo, czy traktować to jako gospodarcze wykorzystanie odpadów, tak jak to ma miejsce w przypadku kopalń węgla kamiennego, mam na myśli odpady z elektrowni, czy też na przykład jako składowanie odpadów. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia w ramach tego samego resortu. Akurat pan minister Galos wyszedł, ale słowa kieruję w tym momencie do niego, w ramach tego samego resortu, bo tam również jest właśnie działka dotycząca zagospodarowywania odpadów. A tych odpadów będzie coraz więcej. Więc te pomysły, o których tutaj mówił pan profesor Szpecik, że ma zaprognozowaną taką technologię, która idzie w takim kierunku, że zakład górniczy nie jest zlokalizowany na dole i jak najmniej tych niepożądanych odpadów, tak to nazwijmy w cudzysłowie, wydobywamy na powierzchnię, to jest absolutnie ten trend, tak? Absolutnie ten trend. I ten trend też trzeba byłoby zrealizować w odniesieniu do kopalni soli Kłodawa, a jeśli mowa o tych pyłach elektrownianych, które od wielu lat są wykorzystywane w kopalniach węgla kamiennego w ramach profilaktyki przeciwpożarowej, to powiem w ten sposób, że tak jak kiedyś elektrownie prosiły się, żeby te odpady zostały przez kopalnie odebrane, to dzisiaj okazuje się, że kopalnie mają problem, żeby to kupić, nie żeby odebrać za darmo, tylko żeby to kupić, bo technologie poszły tak bardzo do przodu, że z tych pyłów elektrowniarnych okazuje się, można produkować inne produkty typu płyty kartonowo-gipsowe i tak dalej. Więc temat rzeka, ale generalnie chciałem powiedzieć, bez deregulacji przepisów dotyczących przede wszystkim właśnie odpadów, środowiska, działalności przedsiębiorców górniczych, to my tutaj kroku milowego absolutnie nie zrobimy. Dziękuję. Zanim przejdziemy dalej, ja mam takie przewrotne pytanie do każdego z panów, ale proszę o tylko wymienienie i pół minuty. Jakie są mocne i słabe strony sektora mineralnego w Polsce? To będzie preludium do następnego pytania. Maciej Młynarczyk. Mocne i słabe. Myślę, że może zacznę od mocnych. Na pewno baza zasobowa, o której tutaj mówimy ciągle. Na pewno wykwalifikowana kadra górnicza. Mamy dobrych górników, mamy dobrą kadrę zarządzającą. Tymi osobami możemy się pochwalić na całym świecie. Na pewno łatwość w dostosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości. Trzy wystarczą. Teraz złe. Złe. Ciągle mamy dużo do poprawy w kwestii regulacyjnych, czyli stworzenia tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy. Dobrego klimatu, dobrego PR-u, dobrej bazy dla działalności górniczej. To jest i dostosowanie się do przepisów unijnych, do gospodarki zeroemisyjnej, do rozporządzenia metanowego, do innych dyrektyw, które tak naprawdę lawinowo z Komisji Europejskiej są implementowane często i wdrażane do polskiego prawodawstwa. Dziękuję. Następnie mają łatwiej pan doktor Wiesław Prugar. Ja zacznę może od tych złych, bo o nich rozmawiamy tu, żeby stworzyć nowy klimat, czyli generalnie uwarunkowania formalno-prawne, otworzenie się na inwestorów, stworzenie tego całego kompleksowego tak naprawdę środowiska do inwestowania, łącznie ze źródłem finansowania. Nasze przemysły są niestety bardzo kapitałochłonne i od samego początku, kiedy zaczynamy na dużym ryzyku poszukiwania po zagospodarowywanie, to są ogromne środki potrzebne do tego, żeby to realizować. A dobre strony są takie, że ja może powiem za siebie, bo nie będę się wymądrzał, bo się na wszystkim przecież nie znam, ale ja uważam, że węglowodory
mają świetlaną przyszłość póki co jeszcze dla całej cywilizacji z wielu powodów. Wspomniałem trochę o nich, ale chociażby nawet gdybyśmy chcieli odchodzić od transportu opartego na paliwach ciekłych, nawet gdybyśmy chcieli próbować zmienić całkowicie systemy ogrzewania na inne, elektryczne, na wykorzystujące kompletnie nowe źródła, to wydaje mi się, że jeszcze przez co najmniej 50 lat gaz ziemny, nawet w ograniczonym stopniu wykorzystywany właśnie jako paliwo energetyczne, bo my na to często tak patrzymy, że gaz ziemny to jest tylko energetyka, a zużycie w Polsce to nie tak do końca, prawda, bo tak naprawdę chemia, petrochemia to jest rolnictwo i tak dalej, to są podstawowe miejsca, gdzie ten gaz ziemny i ropa naftowa jest wykorzystywany, ma moim zdaniem właśnie dzięki tym swoim własnościom czy przymiotom fizykochemicznych jest źródłem wspaniałym wodoru, pamiętajmy. W pirolizie zostaje tylko węgiel na końcu, którego nie będziemy mogli wykorzystywać, ale taka jest prawda. Więc my bez wodoru niczego nie potrafimy zrobić w rafinerii. Węglowodory. Cała petrochemia. Więc z punktu widzenia tej kopaliny, tego surowca, to ja uważam, że to jest jeszcze długa, długa przyszłość. Pan Wiesław Potrasa. Popieram tutaj pana doktora Prugara, jeśli chodzi o węglowodory. Mamy wystarczająco duże zasoby, które powinniśmy, ale zdecydowanie szybciej, to jest słaba strona, to jest szybciej eksploatować, jeżeli oczywiście przepisy prawa w tym zakresie można uprościć i powiedzmy inne działania, byłoby to bardzo wskazane. Natomiast to całkowicie niedocenione jest, i są bardzo duże zasoby wody geotermalnej. Wspomnę jeszcze, że inne kraje, zacząłem mówić o tym, inne kraje najbliższe nam tutaj, czyli Niemcy, Austria, Francja, bardzo szybko rozbudowują geotermię, a tak jak jeśli chodzi o rozbudowę geotermii, to w Stanach Zjednoczonych znowu zaczyna się boom, tak jak nawet na gaz łupkowy. A słabą stroną jest to, że powiedzmy nasi, ponieważ geotermia to jest może 2%, albo poniżej 2%, regulowanego rynku energetycznego, energii cieplnej, to rządzący, patrząc na duże cyfry, nie widzą tej możliwości, że z tych 2% może być 30-40, a węgiel i tak trzeba czymś zastąpić. Ewidentne korzyści, ale nie, to jest słabą stroną z tego, że niestety rządzący nie widzą tego tak w sposób wyraźny, żeby zdecydowanie postawić na to. Dziękuję. Tutaj kropka, pan Piotr Litwa. Mocne i słabe strony. Jako urzędnik państwowy może nie powinienem powiedzieć tego, co powiem, czyli że słabą stroną są kwestie formalno-prawne, ale taka jest prawda, no po prostu taka jest prawda. Dzisiaj nie ma klimatu inwestycyjnego z powodu barier formalno-prawnych. Myśmy ponad dekadę temu realizowali taki program rządowy deregulacja przepisów. A w ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja prawa geologicznego i górniczego, która doregulowała pewne kwestie. I jesteśmy znowu 30 lat do tyłu. W zakresie swoich kwestii to mogę powiedzieć, że czy spraw, którymi się zajmujemy na co dzień, to takim przykładem są kwalifikacje górnicze na przykład. Ale nie tylko. Natomiast dobrą stroną na pewno są kadry, ale pamiętajmy o tym, że diabeł tkwi w szczegółach. I jeśli na przykład zaczniemy rozmawiać o górnictwie węgla kamiennego, to państwo nie wiem, czy wiecie, ale Z tych naszych obserwacji wynika w sposób jednoznaczny, że w tej chwili mamy do czynienia z luką pokoleniową. Dlaczego? Dlatego, że nie ze swojej winy uczelnie o profilu górniczym przestały kształcić górników. Do tego wrócimy za chwilę. Jeśli mogę tutaj przerwać, to chciałbym zadać takie podsumowujące dla szanownych panów pytanie. A mianowicie, jakie wyzwania stoją przed polskim górnictwem i geologią oraz Państwową Służbą Geologiczną na najbliższe kilkanaście
a może kilkadziesiąt lat. I tutaj odwrócimy kolejność. Bardzo proszę, pan Piotr Litwa. Wyzwania, to powiem też tak, może inaczej, aniżeli wszyscy by się spodziewali, to wyzwaniem powinna być dobra współpraca z Wyższym Urzędem Górniczym. To zdaje się jest realizowane. Mówię nie bez kozery, dlatego że po dzisiejszej konferencji razem z panem, panie profesorze, czy mogę uchylić rąbkę tajemnicy? Jako gość razem podpisujemy takie porozumienie o współpracy i myślę, że to porozumienie o współpracy między prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a dyrektorem PIG-u będzie takim dobrym otwarciem właśnie do tego. Ma to niebagatelne znaczenie, jak chodzi o każdy rodzaj kopaliny, również tych surowców, te surowce krytyczne mam na myśli, ale jest jeszcze jeden taki obszar, o którym tutaj nie mówiliśmy, a wspomnę, tak to tylko nadmienię, że tak zwana nielegalna eksploatacja, która ma miejsce w przypadku eksploatacji metodą odkrywkową kruszy w piasku żwiru, ma duży zasięg w naszym kraju. Możemy ją zwalczać jeszcze bardziej skutecznie przy współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym. Dziękuję. Pan Wiesław Podraza. Wyzwania dla górnictwa, geologii i służby geologicznej. Zadaniem, to jest jakby trochę nie moja działka, jestem przedsiębiorcą, więc ale przede wszystkim... Ale ta współpraca jest jak najbardziej oczekiwana, więc zwłaszcza służbą geologiczną, a ja co do zasady, żeby tego wyznaję, tak, mam taką zasadę, że należy przestrzegać przepisów prawa i zasad, żeby powiem tak, nie powodować wypadków, żeby nie było jakichś naruszeń tego ochrony środowiska i tak dalej. Oczywiście te przepisy są dość skomplikowane i trzeba mieć odpowiednie służby. Tutaj pan prezes też powiedział o tym, że kwalifikacje ludzi i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Więc w firmie mamy system szkoleń, żeby systematycznie podnosić kwalifikacje, jeśli chodzi o sprawy wiertnicze, bo tutaj chcę powiedzieć, że to jest zakład górniczy, prawda? Oraz służby HSE, BHP, po to, żeby nie było jak najmniej wypadków, tak, i tak dalej, służby związane z ochroną środowiska, więc te przepisy są bardzo skomplikowane. To zajmuje dużo czasu i tak dalej, więc myślę, że uproszczenie jest jak najbardziej wskazane. Dziękuję. Pan doktor Wiesław Prugar. Ja trochę wazeliny w związku z powyższym, bo odkąd pan dyrektor, profesor Szamajek został dyrektorem Instytutu i szefem służby geologicznej, to ja zakładam, że nie mam żadnych problemów. W związku z powyższym te wszystkie działania, które podejmują wraz z ministerstwem, prowadzą w dobrym kierunku. Tak jak powiedziałem, deklaruję ponownie, że ze swojej strony i ze strony Orlenu będziemy w tych działaniach pomagać i wspierać, żeby usprawnić to środowisko inwestycyjne szczególnie i te działania porządkujące prawo, usprawniające prawo w zakresie tej działki, którą ja reprezentuję, pewnie przyspieszą również te procesy, które umożliwią nam wejście w teren, poszukiwania, robienie sejsmiki i innych rzeczy, które są potrzebne w tempie adekwatnym do dzisiejszych wyzwań, przed jakimi nasza branża stoi, chociażby z punktu widzenia regulacji płynących z Unii Europejskiej. To są rzeczy, nad którymi musimy pracować dalej i usprawniać, bo tak jak wszyscy wiemy, po tej konferencji, mam nadzieję, mamy taką świadomość, że bez surowców, bez kopalin nasza cywilizacja na razie nie może funkcjonować. Więc najtrudniejsze zadanie postawię przed panem Maciejem Młynarczykiem, żeby podsumował, jakie wyzwania stoją przed polskim górnictwem, geologią, służbą geologiczną, z którą pracował wiele lat, na najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Co mamy do zrobienia? Na pewno w jakimś stopniu powtórzę to, co mówili moi przedmówcy, ale myślę, że można takie wyzwania podzielić na dwie grupy. Są to wyzwania i duże, i małe. Na pewno wyzwania systemowe, czyli to, o czym dzisiaj rozmawiamy, stworzenie tego dobrego klimatu inwestycyjnego, uporządkowanie kwestii legislacyjnych, czyli prawo, które będzie akceptowalne dla inwestorów, ale będzie również szanowało wymogi
które stawia nam dzisiejsza rzeczywistość, czyli chociażby kwestie środowiskowe. Na pewno wyzwaniem jest poprawa tego PR-u, o którym też mówiliśmy. To górnictwo się ciągle nie może przebić i bardzo łatwo zepsuć obraz dobrej inwestycji, szczególnie w takim ujęciu lokalnym. Tutaj myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia. Na pewno kwestia implementacji przepisów środowiskowych. Proszę Państwa, no czeka nas transformacja energetyczna. No wyzwanie tak naprawdę epokowe, pokoleniowe. Odchodzimy od węgla. Czy odejdziemy szybciej, czy wolniej, to jest jakby kwestia jeszcze, która jest ciągle przedmiotem publicznej debaty. Odejdziemy na pewno. Będziemy musieli wdrożyć przepisy wynikające chociażby ze wspomnianego wcześniej CRMA. Przestawić tą gospodarkę na troszkę inne surowce. No i mogę też podać przykład. Byłem niedawno na Szkole Górnictwa Odkrywkowego. Tam na tej szkole kiedyś węgiel brunatny to była ta dominująca kopalina, która tam się prezentowała. Dzisiaj tak naprawdę ona jest niszowa. Tam byli głównie przedstawiciele właśnie przemysłu surowców skalnych i no to oni są dzisiaj wiodący w tej liczbie inwestorów górniczych. To są na pewno wyzwania takie też systemowe, ale proszę pamiętać, w tej kwestii przepisów unijnych ważna jest jeszcze jedna rzecz, CCS. No, o tym się też mówi, pewne regulacje w naszej ustawie już są, ale tak naprawdę też nie wiemy, jak ten rynek będzie wyglądał. Myślimy tutaj o zatłaczaniu dwutlenku węgla. To jest nowy temat, pewnie będzie wywoływał niepokoje społeczne. Myślimy również o możliwości zatłaczania pod dnem Bałtyku. To są jakby takie wyzwania, których dotychczas wcześniej no, nie mieliśmy. To może to najważniejsze. Natomiast kwestia Państwowej Służby Geologicznej. Myślę, że tak naprawdę przed Państwową Służbą Geologiczną stoi bardzo duże zadanie do wykonania. Przede wszystkim kwestia promocji polskich złóż. To, co Państwo robią, robią bardzo dobrze, ale myślę, że trzeba będzie to robić jeszcze w większym zakresie. Myślę, że tutaj w Instytucie z racji też położenia może być bardzo dobry punkt, który będzie pomagał inwestorom na różnym etapie inwestycji górniczej. Czyli zarówno wychodząc od informacji geologicznej, analizy eksperckiej tej informacji, która nie jest obarczona żadnym jakimś politycznym nakazem, poprzez projektowanie prac górniczych, poprzez dokumentowanie, czyli te opracowania, które Instytut może spokojnie dla inwestorów zrobić. Raporty środowiskowe też jest to kolejny dokument, który, jak wspomnieliśmy wcześniej, jest bardzo trudny do wykonania, a szczególnie przeprowadzenie całego procesu postępowania środowiskowego. Myślę, że tutaj Instytut może również się bardzo aktywnie włączyć w ten proces. Pozyskiwania wszelkich pozwoleń dla inwestorów, przy oczywiście współpracy z sektorem też prawników, bo to nie mówię tego w kontekście takim, żeby odbierać tutaj Państwu chleb, ale myślę, że to jest element kooperacji bardzo mile widziany. Natomiast w fazie prowadzenia ruchu zakładu górniczego myślę, że monitorowanie, też dbanie o racjonalną gospodarkę, pomoc organom koncesyjnym przy wykorzystaniu technik informatycznych, to jest też coś, co Instytut może spokojnie robić i myślę, że robić powinien. Pan minister też wspomniał o finansowaniu Instytutu. W tym finansowaniu, które dzisiaj głównie opiera się na pieniądzach z Narodowego Funduszu, miejmy świadomość, że tych pieniędzy pewnie z roku na rok będzie mniej, z racji tego, że ta eksploatacja też się zmniejsza, czyli pieniądze budżetowe to raz, ale właśnie to pozyskiwanie funduszy z rynku, od kapitału prywatnego, to jest też to wyzwanie, które stoi przed Instytutem i myślę, że pan dyrektor Szamałek doskonale o tym wie i pewne działania, które są już w tym kierunku podejmowane, są bardzo słuszną inicjatywą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy kilka minut na pytania z sali. Zapraszam. Nie widzę, więc chyba za bardzo zakrzywiliśmy czasoprzestrzeń. Bardzo Państwu dziękuję w takim razie za uwagę. Bardzo dziękuję Panom za obecność. Duże brawa.